Najważniejsze to wyrobić sobie regularność. Dzięki temu nasz organizm będzie działał w o wiele lepszy sposób. W ten sposób też nasza dusza będzie w harmonijny sposób z naszym ciałem. W takim razie usiądź sobie wygodnie. Już zapaliłam dla ciebie kadzidło, które przepięknie tutaj pachnie. Wprowadzi o wiele lepszą atmosferę i pozwoli ci się zrelaksować. Rozumiem, że na dzień dzisiejszy może wydawać ci się niemożliwe działanie w takich godzinach, jednak jeśli tylko wyrobisz sobie regularność i masz szansę, żeby poukładać sobie w ten sposób plan tygodnia, to jest to jak najbardziej wykonalne. Zacznijmy w takim razie wstawania. Po przebudzeniu się powinniśmy zebrać myśli oraz ustalić plan działania. Z samego rana jesteśmy też bardzo skoncentrowani. Mamy również dużo motywacji i determinacji do działania. Dlatego warto wykorzystać
nasze ciało jest systematycznie zatruwane przez wtórne wchłanianie w jelitach i może doprowadzić do wielu chorób. Dzieje się tak wtedy, kiedy nasza przemiana materii nie jest wystarczająco szybka i w naszym organizmie gromadzą się różne toksyny. Dlatego warto dbać przez cały dzień o odpowiednią dietę złożoną przede wszystkim z warzyw i owoców, czyli błonnika. Weda również zakłada trzy guny, czyli takie bardziej psychiczne dosze. Określają one bardziej to, jakim jesteśmy ludźmi, ale również określają posiłki, a właściwie style odżywiania. Dzielą się one na satwiczne, rajasowe oraz tamasowe. Najgorsze, co możemy wybrać, to jedzenie tamasowe, takie jak fast foody, ale niestety też mięso lub nabiał. Tak mówi Ajurweda. Dlatego tak ważne jest, możliwości ograniczyć jego jedzenie do minimum lub nawet do zera. Ważne jest też, aby w ciągu dnia pić dużo wody, co pomaga nam właśnie w przemianie materii i dzięki temu woda nie zatrzymuje się w naszym organizmie. Dalej przychodzi czas na ćwiczenia fizyczne lub oddechowe. Zaleca oczywiście jogę jako formę równoważącą doszę i wszystkie energie. Dostosuj praktykę do czasu, jakim dysponujesz. Może to być jedynie 5-10 minut. Ważne, żeby w ogóle poświęcić chwilę dla naszego ciała. Aby ustalić szczegółowy plan takich ćwiczeń dostosowanych do twojej konstytucji, czyli właśnie też doszy, najlepiej skonsultować się z doświadczonym nauczycielem jogi albo po prostu możesz wybrać się do dobrego studia jogi, gdzie będziesz miał odpowiednie wsparcie w swojej praktyce i to na pewno sprawi, że poczujesz się lepiej. Następnym ważnym krokiem jest masaż olejowy. Zaleca się go po ćwiczeniach. Jeśli nie masz czasu wykonać sobie masażu całego ciała, zrób tylko masaż głowy. Działa to niezwykle korzystnie i bardzo poprawia samopoczucie na cały dzień. Używaj olejów odpowiednich dla twojej konstytucji. I tu znowu odsyłam cię do poprzedniego, do poprzedniej sesji, gdzie rozmawialiśmy o kapie. Pamiętasz? No właśnie. Ja mam tutaj akurat olejek z czarnuszki. Można nim wykonać nie tylko masaż głowy, ale też może bardziej wskazanie masaż twarzy. Bardzo nas zrelaksuje.
pracy bardzo negatywnie wpływa na nasz organizm i rozstraja watę, czyli bezsenność. Jeśli chodzi o bezsenność, możesz użyć kamienia, jakim jest ametyst. Włożenie go pod poduszkę lub obok łóżka poprawi jakość naszego snu. Niweluje on również koszmary nocne. Namaste.